Jest Zuzia! Przestań jeździć wanną po tym pokoju! Czego mi nie mówiła, co ty? Bo bym ci nie mówiła, że... Beata mnie zdradza? Zjadłeś mojego kwiatka! Nie gadam sobie! Ale no nawet dobry nie był, no! Witajcie w kolejnym odcinku Rodzinki, czyli serii, która służy do poprawiania wam humoru w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 15. Pod ostatnim odcinkiem dobiliście tyle łapek w górę i dzięki temu Rodzinka trwa dalej. Jeśli chcecie zobaczyć kolejny film z tej serii, to już w tej chwili dobijcie łapkę w górę i gdy będzie ich 10 tysięcy, to zobaczymy się znowu. Kliknijcie w prawym górnym rogu ekranu i wbijajcie na dcshop.pl, by zdobyć oficjalną, epicką maskę gangu pieronów. A teraz szybciutko napisz komentarz Foszy Fofius, to przypnę wam arbuzę, znaczy serca. I uwaga, bo już to w sobotę o godzinie 15 rusza konkurs na konsolę PlayStation. I przypominam, żeby wygrać konsolę, trzeba być subskrybentem kanału. Tak jest, więc szybciutko już teraz zmieńcie pierony jedne kolor przycisku subskrypcji z czerwonego na szary. I w tą sobotę koniecznie bądźcie na odcinku, bo dodatkowo poza konsolą co 1000 lajków będę rozdawał kody na 100 zł do PS Store'a. Więc warto być w sobotę o godzinie 15, a teraz oglądajcie, jak Kubuś podrywał Jadzie. Jadzie? Jaką Jadzie? No wiesz, mam kasę Piotrkę, Janek, bardzo fajne. A, no nie wiem, no ale dobrze, no, no tak. Bardzo mi się podoba, chciałbym... A, podoba ci się? No to, Kubuś, musisz być miły dla niej i komplementy jej prawić. No, musisz być dżentelmenem, drzwi otwierać. Nawet jej kwiatka kupiłem, wiesz, pan, takiego. No to bo masz taki kwiatek ładny. Kuba, ale uważaj, wiesz, co może się stać? Możesz dostać buziaka w policzek. Buziaka, mamo, no tak, no co, co fu, no buziak w policzek. Mamo, nie umiesz jeździć, naprawdę. To ja nie umiem jeździć, bardzo dobrze jeżdżę, no tak, świetnie jeżdżę. Normalnie. Możesz z buta chodzić do szkoły, wiesz? Możesz z buta chodzić. Już lepiej z buta, żebym chodził. No to wysiadaj z samochodu, wysiadaj. Dobra, no. Ja żartowałam z tym buziakiem, żartowałam. A może, może nie żartowałam? Nie, no dobra, Kuba, spokojnie. O, patrz, ktoś przyjechał. Dobra, Jadzie, jesteśmy już pod szkołą, chodź, że... dzień dobry. O, witaj, Piotrku, cześć. Wszystko w porządku, Piotrek? O Jezu, mama Sylwii. Piotrku, Piotrku, cześć, co się dzieje? Dlaczego tam się... Ale ja, Jadzie, ty... Ja... To jest mama taki, Sylwii przecież. Ja wiem, dzień dobry, proszę. Albo ja wiem, albo ja wiem, proszę panią, no, ja wiem, bo on z Sylwią, co proszę Sylwią? Panią... Jadzia, nie! Nic, Jadziu, co? Jadziu, no, nie musisz do, na lekcję. Ale co, proszę, właśnie, proszę, jeżeli, ja, kiedy do nas znowu wpadniesz? Dawno już ono nie było. Pewnie, tak. Pewnie wkrótce, ale to... On już do was wpadł, tylko jeszcze o tym nie wiecie. Co? Jadzia! Do nas. Dobra, my do szkoły musimy. Kiedy iść? Do nas idziemy do szkoły? No, Kuba! Gdzie byłeś u nas? Sylwia nie nic nam nie mówiła. Chodź, zostawmy ich. To ja ich mogę pa, odprowadzić. Pa, Kubusiu, pa. I, tak, pa, pa. No, to chodźcie, dzieciaczki, do widzenia. Jadziu, jak cię po prostu... No jak tam, Piotrku, jak się czujesz? Jak co u ciebie słychać? Dobrze, coś się nowego wydarzyło? Dobrze, nie, wszystko w porządku, nie, ale nie, co nie taki jest źle ogólnie, co tylko... się stało? Nie, nic się nie, nie, nic się, żelazko zostawiłem jesteś... na palniku. Jakie żelazko, o czym ty mówisz? Ale Piotrek... No, bo woda mi wykipi, muszę jechać, do ale widzenia, Piotrek, proszę pani. Ale Piotrek, jaka woda? Jakie żelazko? To tak szybko musi cofać. Piotrek! Ej, Piotrek! No, on się tak zestresował, pewnie podoba mi się Sylwia. Ale no cóż, jest w ciąży, więc nic z tego. Kuba, a czemu ty jesteś taki dziwny? Czy ty mnie unikasz? Unika cię, no proszę cię. A co ty masz w ręce? To nie jest nic, to jest moje śniadanie. Piotrek? Dla mnie? Jaki Piotrek? Nie. Co ten Piotrek tak dziwnie się zachowywał? Nie rozumiem. Mam nadzieję, że tata się dobrze czuje. To chyba jest najważniejsze. Zuzieńko, skarbeńku, co ty robisz? Nie lisz ścian! Zuzia, Zuzia! To nie moje, nie. Ale nie Zuzia, moje, nie. Co? Co się dzieje, dziecko? Ale co odwołać? Co się dzieje? Co się dzieje? Czemu? Ale czemu ty masz tu wannę? Zuzia, przestań jeździć wanną! Coś ty zwariowała! Alina! Alina, ratunku! Alina, co? No zobacz, zobacz, ona zaczęła! Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest, Zuzia? Przestań jeździć wanną po tym pokoju! Co to jest? Gonią! Wpadła w jakiś szok! Zuzia, Zuzieńko, zatrzymaj się, dziecko, zatrzymaj się, dobra, ja się muszę przebrać i wchodzę tam, nie patrz, przebieram się, dobra, jest, Alinka, wchodzę tam, odejdź, wchodzę tam, dobra, jest, gdzie jesteś, Zuzia, ląduj, tata jest z tobą, widzę cię, Zuzia, ląduj, proszę cię, Zuzieńko, o, okej, wyjdź,
Wyjdź z windy, z wanny! Czemu jeździsz wanną? Proszę cię, Zuzia, Zuzia, nic cię nie słychać, rozumiesz? Nic cię nie słychać, jeśli chcesz coś wyartykułować, to się zatrzymaj i powiedz, bo nie, widzowie do tej pory nie usłyszeli ani jednego twojego słowa, proszę cię. Już, wysiądź z tej wanny, wysiądź, wysiądź z niej, wysiądź, kochanie, wysiądź. Przyjdzie doktor, pamiętaj. O nie, ona się wydostała, uciekaj, Alina, uciekaj, uciekaj, siadaj, Zuzia, Zuzia, nie, nie biegnij sam. No wejdź z powrotem, kwarantanna. Spokojnie, dziecko, proszę cię, już się coraz lepiej czujesz, już jest coraz lepiej, już ci widać kawałek głowy, widać ci nogę, pokaż nogę. Jesteś tu, Alina? Jesteś? Marcin. Spokojnie, Zuzia. Kupię warzywo, wirusy, wszystko chcą mi zepsuć. Marcin. Co ci chcą zepsuć? Zmieniam mi warzywo, potem nie dadzą mi siedzieć w domu i bo na to muszę siedzieć w jakiejś kuli dla chomika. To nie jest kula dla chomika, Marcin. To jest kula dla arbuzuzi, wiesz, ty jesteś arbuzuzią teraz. Arbuzuziu, spokojnie, arbuzuziu, zostaw wannę. To było naprawdę wiem, straszne. Ale chyba się udało trochę, nie? Uspokój się, skarbie, uspokój się, uspokój się, już ci oddaję. Doktor przyjdzie, doktor przyjdzie, doktor przyjdzie. Dobrze, nie, lisz sobie ściany, lisz sobie ściany. Lisz, okej, Alina, chodź tam. Ale jest już lepiej. Tak, czekaj, ja się przebiorę tylko i wyjdziemy sobie stąd. Kupię wirusy. Więc dzisiaj na lekcji... No co tam dla mnie miałeś? Ej! No coś dla mnie miałeś, przecież ewidentnie! Kuba! Spójrz mi w oczy, jak do ciebie mówię! Co tam dla mnie miałeś? To był kwiatek! Nie mam! Kuba! Kuba! Bo się pogniewamy! No proszę cię, powiedz co miałeś! Nie pokaż! To było moje śniadanie! No to zjedz! No dobra! Ale dobry! No dawaj, dawaj, całego! Wiesz co, ale dobry, Kuba? Jesteś beznadziejny, wiesz? Myślałam, że to był kwiatek. Obrażam się. Nie rozmawiam z tobą. Czyli rozumiem, że dla waszej dwójki mech nie jest na tyle interesujący, co? Mchy to są bardzo poważne tematy. Uwaga ale do dzienniczka. Panie profesorze, a wie pan jak się las śmieje? Mech, 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 mech. No, ale to chyba dobrze z nią już, no nie? Już chyba troszeczkę no tak, lepiej, tak. Ale patrz, takie ma przebłyski normalnie na skórze, no, pojawia się naprawdę, i już tam Marcel, mnie tego arbuza więcej tej. Marcel, ja się cieszę, Alina, wiedziałam, że ty jesteś najlepszym lekarzem Marcel, na świecie. Poczekaj, i ten twój czerwony krzyż na czole i fioletowe włosy poczekaj. To zawsze oznaczało Marcel! Bardzo... Słucham dziękuję. Cię, słucham cię, co jest, Alinka? Posłuchaj, no. Posłuchaj mnie. Usiądź, co? Proszę cię, proszę, proszę, ja się też się cieszę twoim... Szczęście, słuchaj, naprawdę nie ma problemu. Cieszę się, że Zuzia jest z nią po prostu lepiej. Ale, wiem, co ale chcesz mi powiedzieć, dotacja na szpital za to, że nie, tak nie, dobrze wyleczyliście Zuzię. Dzisiaj sam jestem lekarzem. Nie, a co chcesz mi powiedzieć? Bardzo się cieszę, z Zuzią jest coraz lepiej, tak? Ona z tego wyjdzie i to jest? Nawet może w ciągu tego tygodnia. No to dobrze, nie? Ale... Z twoim tatem jest trochę źle, Marcel. Co się jest gorzej niż było? No, tak jakby... Alinka, bo... jak to gorzej niż było? Przecież on był cały marchewkowy. On po prostu marnieje w oczach, Marcel. On się skurcza. On, ja po prostu, ja się boję, że on się zmieni. Nie, słuchaj, nie może warzywo. Tak być. Nie będziesz żadnym faszyfem. Mój tata nie będzie faszyfem. Mój tata to silny chłop, całe życie na roli. Marcel, ja wiem, że ty w to nie wierzysz, ale po prostu Alinka. Chcę ci uświadomić, że może być tak, że... No nie zwracaj uwagi, to jest matka tego doktora, czy tam, nie wiem. Alina, przede wszystkim w takich sytuacjach największa jest, najważniejsza jest wiara, tak? Wiara bliskich, wiara się samego staram. Pacjenta i wiara lekarzy. Nie możesz z góry skazać tatę na to, że będzie miał, nie wiem, marchewką będzie i skończył rosolę. Ja nie skazuję. Prowadź mnie do niego. Alinka, proszę cię, prowadź mnie do niego, chcę to zobaczyć. No sam dobrze, chcę ocenić tą sytuację. Leży tam, gdzie leżał, no dobrze. Ale dobra, nieważne, wchodzimy tam i tam jest Beata. Błagam cię, przy Beacie delikatnie. Ona nie jest lekarzem, ona jest, wiesz... Ona jest, rozumiesz, sama jaka jest Beata, no tak? Tak, rozumiesz. Tak, no, nie chcesz chyba, żeby szyby popękały, tak? Więc no, dobra. Nie. No, proszę pana, czy pan może... Dobrze, nieważne, Marcin, nie teraz. Wchodźmy, okay, nie denerwuj pana siedzi, ziemniaka. Tam, przepraszam pana, przepraszam. Wprowadzaj mnie tam, tak, okej, okay, wprowadzaj. Proszę, mnie. Proszę. O! Chodź. Cześć, Beata. Cześć, tato. Jak miło cię widzieć, o. Matko, wiesz co, wszystko w porządku, Zuzia coraz bardziej zdrowieje, tata. Tak, w ciągu tego tygodnia powinna już. A tata jak? Cudownie. Tata, tato. Ty się dobrze czujesz? Jak się czujesz, tatuś? Nie, ja się chyba... Co?
Skurcze dostałem jakieś. Beatka, będzie tak jak Zuzia, ona też, ona... O, no tak, Zuzia już... Zuzia już ma przebłyski. Poczekaj, porozmawiam sobie tylko z Aliną. Co chcesz? Słuchaj, chodź na chwilę, posłuchaj. No co, że co? No bo ja bym ci tego nie mówiła, gdyby nie to, że się znamy, tak? Czego mi nie mówiła, co ty? Bo bym ci nie mówiła, że... Beata mnie zdradza? Nie! Beata mnie zdradza? Nie, no bardzo. Przepraszam. Nie, to nie jest, no, nie chodzi o to. Chodzi mi o to, że... O co? No, że pamiętasz o tym, jak doktor, ten taki, wiesz... No, doktor Dziwago, ten taki, no... No, tak, doktor Dziwago? No, okej, okay, tak, no, tak. Co tam u niego? To pamiętasz, jak on mówił o tym jednym pacjencie? Wiesz co, śmieszne to jest, 1%, żeby tak pacjentowi powiedzieć 1%, no. Posłuchaj, ale rzeczywiście ja tobie się to skurczył, mówię. Rzeczywiście się skurczył, rzeczywiście jest mniejszy. No, co mi chcesz powiedzieć, Alina? Ten 1% to no. jest Nowy Jork. Nowy Jork? Co to tak, jest Nowy Jork? To jest takie to wielkie jest miasto, miasto w USA. Światła, co ty? Lampy, wiesz. Aha, no USA? I co? I co ten Nowy Jork? I to jest 1%? Ale co, dziadka na imprezę zabrać jako marchewkę? No, gdzie on? Nie, jego do bacznego klubu nie wpuszczą słuchaj, jako marchewkę. Marcel, no co ty? Tam są najlepsi lekarze, nawet lepsi od doktora Dziwago po prostu. No co ty? I oni są lepsi od doktora Dziwago? Tak, i oni gadaj. By tam mogli wygotować no to, tą chorobę. Dobra, no to już, no to jedziemy. No, jedziemy Marcel, do Nowego Jorku, Beata, jedziemy do Nowego Jorku z dziadkiem. Tato, no normalnie. Co? No, jeszcze sekundkę, jeszcze, dobrze, moment, jeszcze sekundę. No czekaj, wiesz co, no. Jest stawka, jest cena za to wszystko, przecież to nie jest za no ile bilet kosztuje do Nowego Jorku, 4000 bitcoinów, czy ile tam? 60 tysięcy bitcoinów. Co? 60 tysięcy bitcoinów, Marcel, 60 tysięcy ten szpital kosztuje widzów, i razem... oni cię kochają, dobra, oni wiem wszystko. Dadzą te bitcoiny. Nie ma wyjścia, wiem, że mi to powiedziałaś, bo chcesz uratować mojego ojca i ja to spróbuję wykorzystać. Ja jestem lekarzem, dobra. Naprawdę chcę to chodź. No. Beatko, kochanie, bo jest taka sytuacja, tak, wiesz, tak, jest właśnie. Taka sytuacja, że no po prostu, jakby to ci powiedzieć, no tata nie jest w najlepszym stanie, jak widzisz, skurczył się trochę. Ale może być lepszym. Ale jest nadzieja. Jest, no Beata, bo jesteś dorosłą kobietą, więc proszę cię, przyjmij to, że tak powiem, na klatę. No to mów. Dobrze, posłuchaj. Tata się skurczył, jak widzisz, prawda? Skurczył się szczękowo-paszczowo i nożno-ręcznie, tak? To widzisz, jest ewidentnie skurczony. Tato, powiedz coś! A, da. Widzisz, w jakim jest stanie? No dobrze, o co chodzi, Marcel? 60 tysięcy bitcoinów jest nam potrzebne, żeby pojechać z tatą do Nowego Jorku samolotem do szpitala, w którym są lekarze lepsi od, tak. od doktora Dziwago. Doktora Dziwago. Ale ja wierzę, że to się uda, Beata, naprawdę. 60, więc to jest tak, drodzy widzowie, ja wiem, że wy jesteście po prostu wielką maszyną do zostawiania bitcoinów. Bitcoiny to są lajki, tak? My na tym serwerze dokładnie. Używamy bitcoinów, ale jak wy zostawiacie lajka, to my dostajemy bitcoina. Jeżeli chcecie, żebyśmy polecieli do Nowego Jorku z dziadkiem i go tam spróbowali wyleczyć. Dziadka. No ale może tutaj też się uda uratować, to nie jest takie, że albo, ale tylko po Marcel, prostu, gdyby, no ja gdybyście wiem, chcieli, to słuchajcie, trzy odcinki pomysł. Po 20 tysięcy lajków, jakbyście zostawili. Ja wiem, że za jednym razem to się nie uda, ale trzy odcinki po 20 tysięcy lajków i może się wtedy uda pojechać do Nowego Jorku. Tata, byłeś kiedyś w Nowym Jorku, czy nie byłeś? Dacie radę. Nie był tata. Dobra, Beatka, idziemy teraz po Kubusia. Trzymaj, bo my jedziemy po Kubusia teraz, bo jest w szkole, aha. Więc dobra, zwijamy się. A ty zajrzyj ten. Jeszcze do Zuzi. Zajrzyj do Zuzi, dobrze. No to lecimy. Trzymaj się, Alinka. Cześć. Cześć, Beatka. Myślisz, że widzowie nam pomogą do tego Nowego Jorku pojechać? Mam nadzieję, no pewnie, że nam pomogą. Nie ile nam wyboru, naprawdę, ale 60 tysięcy. No nie wiem, ale uzbieramy z 3 filmy albo z 4. Nawet nie wiem, ile filmów będzie trzeba zrobić, to zrobię. To jest tak dużo. Wsiadaj, jak tam Kuba w ogóle dzisiaj go odwoziłaś do szkoły? Wszystko w porządku było u niego? Tak, u Kuby w sumie oprócz tego, że tam podoba mu się Jadzia. Podoba mu się Jadzia? Tak, podoba mu się Jadzia. Nie, no słuchaj. Ale Piotrek się bardzo dziwnie zachowywał. Ten kolega Sylwii? Kuba, nie. Ja się do ciebie nie odzywam. No przebrałam, to było głupie zachowanie. Zjadłeś mojego kwiatka. Nie ale no nawet dobry nie był, no. Dobra, Kuba. Okej, no to słuchaj. Jeżeli chcesz, żebym się z tobą przeprosiła, to załatw mi kwiatka w tej chwili. Okej? W tej chwili załatw mi kwiatka. Ładnego ładnego kwiatka. Wiesz, oni się spotykali, tak? Jak ten Dominik tam zachorował, czy tam stracił ale tą jak pamięć. Spotykali? No spotykali. W jakim sensie spotykali? No spotykali się, na randki chodzili i teraz. Na ona... randki? Przecież ja nic o tym nie wiem. Jak to nie wiesz? No przecież była z nim parę, był u niej parę razy. Myślałam, że wpadł do niej, ale no nie zawsze jak wpada do niej, to jest randka. No wpadł do Marce. Niej. I słuchaj, i oni, wiesz, chodzili na te randki, a ona no teraz no jest jak, w ciąży no. na pewno z Dominikiem, bo wiesz. Nie, a powiedziała ci, z kim jest w ciąży, czy nie powiedziała? No nie powiedziała mi do tej pory. Dobra, ale w każdym razie na pewno nie jest, wiesz, z Piotkiem i on jest po prostu zazdrosny. No dobra. Chodźmy do tego pierona naszego. No pewnie, że tak. Racja. Ty, jak Kubuś? Ale że się tak stresuje przede mną? W tak młodym wieku. Słuchaj, ta nasza rodzina jest jakaś kochliwa strasznie, prawda? Co za łobuz! No po prostu jak można?
Kasia! Chłopak, ojejku, masz dla mnie kwiatka? Dziękuję. A wiesz, jaka jest tradycja? O, Matyldo. Kuba, obudź się, obudź się. Co tu się dzieje? Ej, co tu się dzieje? Jadziu, co tu? Słucham? Zemdlał? Tak, bo ja dałaś mu buzi? Kuba, wstawaj, no jak ty się zachowujesz? Kuba! Co? Ja już jestem prawdziwy mężczyzna. Kuba. Co, Jadziu? Co mówisz? Zjadł czosnek. Jak to zjadł czosnek? Bo to był kwiatek. Nie przerażajcie mnie. Jak to zjadł czosnek? Kwiat czosnku? Tego jadalnego? I kwaśny był w sumie. Kuba, to jest warzywo, rozumiesz? Okej, okay. Przyjedzie po ciebie Piotrek, Jadziu. Jadziu, czekasz na Piotrka, tak? Dobrze, na pewno, na pewno. Musimy sprawdzić, dobrze. Czy wszystko w porządku. Jedziemy do szpitala, od razu prosto do szpitala. Czy ty się nie... Jadziu, tak, Jadziu. Poczekaj na Piotrka w razie... Dobrze. Kuba, czy ty nie... Czy ty jesteś Kuba, odpowiedzialny? Ty nie, w dwie osoby... Ale dwie osoby w naszym domu są zarażone waszywowirusem. Ty też chcesz być waszywowirusem? Że dziadek i Zuzia są chorzy, nie pomyślałeś o tym? Dziadek się bardzo źle czuje. Będziemy zbierali dla niego fundusze, żeby wyjechać do Nowego Jorku, rozumiesz? A ty sobie kwiatki jesz, które są warzywami, Kuba! Naprawdę! No nie dajże spokój, nie wolno ci warzyw dotykać! Nie, teraz wsiadajcie, tylko trzeba do szpitala jechać. Jedziemy od razu do szpitala na badanie. Drodzy widzowie, jak myślicie, czy Kuba się zaraził tym warzywowirusem, czy nie? Napiszcie w komentarzach i macie tu ankietę. Brawo, Kuba, no i co teraz? Witam i dziękuję za oglądanie do końca. Jak myślicie, czy Kubuś jest chory na faszyfowirus? Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Zostawcie też łapkę w górę i subskrypcję. I pamiętajcie, że w tą sobotę rusza konkurs na PlayStation. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak w prawdziwym życiu wygląda Lil Kacpi, to zostawcie 3000 followów na naszym Instagramie, link w opisie.